Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i serdecznie was witam w kolejnym odcinku na moim kanale Farming Simulator 22. Nie żadna seria, let's play i piękna szósteczka tutaj sobie cichutko gdzieś tam w tle brzęczy. Taki mówię na szybkości odcinek, bo nie mam farminga, nie chciałem wam wrzucać osę troszkę. Przygazujemy pięknie. Nie chciałem wam, że tak powiem, wrzucać jakiegoś Farmer's Life'a, coś w tym stylu. Mówię, kurde, walniemy sobie tutaj jakiś fajny odcineczek z farminga. Tym bardziej, że naprawdę jestem głodny tych szóstek, tych ciągników. Gdzieś tam te Ursusy od czasu do czasu na jakiejś serii się pojawią. Ale nie ukrywam, że no naprawdę już nie mogę się doczekać, jak na jakiejś serii wreszcie będziemy mogli sobie troszkę więcej na nich pograć. Gdzieś tam te dźwięki troszeczkę się bugują, ale to mniejsza z tym. Jedziemy sobie na bardzo fajne pole, mówię, kurde, gdzieś tam ta uprawa, te prace pożniwne to teraz takie na topie i naprawdę uwielbiam gdzieś takie odcineczki. O, tu Zbysiu jedzie, siemano Zbysiu. Oczywiście, jak możecie się domyślać, jesteśmy sobie na mapie Rzozówka. Wspaniała mapa, serce pęka dla jego, dla Venturio. Naprawdę tutaj te wszystkie dodatki robią, no robią wrażenie, robią robotę 10 na 10, co tu będziemy ukrywać. Chłopaki gdzieś tam już serię na Brzozówce mają, także bardzo serdecznie do nich zapraszam. My sobie tutaj na spokojnie skręcamy na nasze poletko. Dość ogromne poletko. No i od razu bijamy się, jedziemy sobie pomiędzy. Nie będziemy tutaj się rozdrabniać. Dawaj czwóreczkę i ciśniemy gdzieś od środka, trzeba się przeciąć. Potestujemy sobie przy okazji nowe modziki, które wyszły i których ciągle zapominamy dodać do od zera, czy też to do jakichś innych serii, bo na sąsiadach naprawdę byłby klimat. A mianowicie to kurz, czy też z rury wydechowej, czy też na przykład właśnie z tutaj tłumnika, przepraszam, czy tutaj na przykład z naszej talerzóweczki. Dobra, gdzieś tu tak trzeba będzie się chyba przeciąć. Chodź, nie, jeszcze od razu sobie zmieńmy na, jak stoimy w miejscu, to sobie zmieńmy na biegi polowe i tu bardziej się przetniemy, żeby to też w miarę było rozcięte. Zobaczymy, jak on na tych górkach sobie będzie tutaj radził. Także Brzozówka oczywiście do pobrania na modhubie. Pozdrowienka dla Venturio za naprawdę wspaniałą mapę i daj Boże, żeby jak najwięcej takich naprawdę mapek wychodziło. No to jest coś pięknego, to co dodali ostatnio, czyli na przykład właśnie ten kurz spod talerzówki. No tutaj ciężko uprawa po suchym i no pogoda ostatnio zapisuje, szmagalok nadał, że dziś przez jeszcze 3 tygodnie nie będzie padał. Także masakra. Jak wiecie, no Adaś jest u siebie na wyjeździe, my poprzedni tydzień znów projekt Adasia wyjazd był. Cisnęliśmy ileż się kurna dziot tylko dało. Czekajcie, ja bym chciał się równo przeciąć ten pierwszy kawałek, więc wejdę sobie do środka. Jak to widać ze środka? No coś pięknego, coś pięknego. Teraz wiecie, to będzie fajny efekt. Zobaczymy, jak to z FPS-ami na MP, jak będą na przykład we dwójkę albo w trójkę się będzie robić, nie? To też będzie naprawdę mega ciekawie wyglądało. Także Adaś się wyjechał do siebie, staraliśmy się do niego jak najwięcej dograć, ale my też sobie postanowiliśmy, że zrobimy wolne, także chłopaków dzisiaj nie było. Mówię, kurde, rano coś wymyślam. Miałem już chodzić nagrywać Farmer's Life, ale gdzieś tak, kurde, gdzieś tak miałem to przeczucie, że zrobiłbym sobie takiego leciutkiego let's playika, w którym to bym właśnie sobie mógł tak fajnie... dobrze, że muszę uważać na to podnoszenie, bo jest masakra. W którym właśnie bym sobie tak na spokojności tutaj pograł, gdzieś tam potalerzowo, pogruberowo, mówię, to uwielbiam te prace, nie ma co ukrywać. I tutaj właśnie one bardzo fajnie siadają, tym bardziej na tak fajnym, dużym polu, gdzie no gdzieś na pewno łezka się niektórym uroni, bo bardzo podobnie wyglądało na GR Mokrzyn, jak sobie graliśmy. Mam nadzieję, że ta seria kiedyś powróci, gdzieś się uda to zrobić, jeżeli wiadomo, wyjdą gdzieś oryginalne te Ursusy, tak, wyjdą dobrze wszystko poskalowane, bo mówię, gdzieś tam cały czas mamy w głowie, że no na tych naszych sąsiadach ten ZT z tą szóstką zbytnio się nie zgrywa. Wiadomo, są mniejsze, ale czy aż tak? Nie wiem, choć się domyślam. Także tu dzisiaj mówię, luźny let's play, takie nie wiem, z 20 minutek sobie pięknie potalerzujemy, pogadamy też fajnie, bo wiecie, w Farmer's Life to kurde, tam się skupiam, bo dzisiaj miałbym roboty, mam nadzieję, że to uda mi się tak czy tak nagrać. Miałbym tam roboty związane i z orką,
i robilibyśmy pierwsze raz siewy tamtym siewnikiem i orkę tym dużym pługiem, ale tam też musiałbym dzisiaj, tak sobie pomyślałem z rana, że z godzinę, półtorej bym musiał pograć, żeby zarobić pieniądze, żeby to wszystko poogarniać, bo byłoby naprawdę ciężko. A tak to na spokojnie mówię, kurde, wejdziemy, znajdziemy sobie pole i podtalerzowanie. Teraz wiecie, jak jest ten modzik, który możemy sobie to wszystko uprawiać, to naprawdę zajebiście to wygląda. Tak jak moje opuszczanie, no panel coraz gorzej działa. I kurde, nie mogę się przyzwyczaić, żeby go sprawdzać, czy na pewno kliknąłem. Znaczy kliknąłem, czy na pewno opuścił, opowiedzmy sobie szczerze. Teraz na pewno opuścił. Więc tutaj troszeczkę jest to wkurzające ostatnio na każdej serii, ale nic niestety nie poradzimy. No, mam panele jeszcze jeden czy drugi i on tak samo robił, więc nie wiem, dziwny zbieg okoliczności, że nagle w nowym farmingu zaczęło się to wszystko psuć. Nie wiem, może coś nowego planują wypuścić, jakaś aktualizacja na to poszła, nie mam zielonego pojęcia, bo mówię, jak i u Bronka, tak sami widzieliście, miałem chyba ze dwa zestawy u siebie sajteków i tego i mówię, nagle panele mi dwa albo trzy padły, ten jest trzeci Adasiowy. I co tak, wiecie, dziwna, ale mniejsza z tym, nie będziemy się tu teraz rozczulać. No niedługo też będziemy taką robotę robić, ale w życiu realnym. Fajnie, bo właśnie taki odcinek chciałem, żebyśmy sobie mogli pogadać. Wy też lubicie posłuchać, bo często na seriach nie ma czasu na ogarnianie takich właśnie, nie ma na ogarnianie, na pogadanie o takich właśnie rzeczach. Za jakieś półtora tygodnia około, jeżeli szmagalog na dorze, gdyż nie będzie padał, tylko będzie właśnie ino pięknie ciepło, no to będziemy kombajnować, bo teraz tak szczerze powiem wam, no już wiosenne dochodzą, bo zawsze u mnie to jest tak, że po prostu i te zboża mucimy naraz, żeby to wiecie, gdzieś się tam nie pierdzieli, bo często mamy tutaj jeden czy drugi wjazdek ogarnięty, a mamy tak raz to posiane, raz to, czy zimowe, czy jare, więc to takie wiecie, akurat są taki temat, że zawsze kosimy wszystko razem. I no tak, zimowe są już aż za, bo przez te deszcze porobiły się czarne, ale to powiem wam szczerze, zawsze tutaj jeżdżę po okolicy i zawsze tutaj te okolice gdzieś tam za Mokrzynem, to wszystko było tak, że jechałem do siebie na żniwa, dwa tygodnie żniwa były później tu. Teraz jak ja jeżdżę i ja widzę, jakie te zboża są już żółte i do koszenia, to po prostu jestem w szoku, mówię, kurde, co to musi być u mnie, ale pisałem, rozmawiałem z tatą i właśnie tata mówi, że już kurczę, aż się czarne robią od tego deszczu, ale to praktycznie u wszystkich, bo mówię, no już taki tydzień, ten tydzień, znaczy tydzień tamten już by można było spokojnie w zimówki wjeżdżać, nie? Ale tu przez to, że te deszcze, przez to wszystko, to widziałem, że ludzie dopiero rzepaki zaczynają coś tam pod kosę jechać. A u nas, no mówię, gdzieś tak prawdopodobnie będziemy chcieli zacząć sobie za... No opuści? Trzy razy chyba kliknąłem. I tutaj chyba tak za takie półtora tygodnia ma od poniedziałku, no niby od dzisiaj ma już się wypogadzać. Dzisiaj ma być ostatni dzień takiego zimna, tego wszystkiego. No tutaj gdzieś tam ktoś jak tę trójkę nawet sobie zrobił, to powiem wam, że dobrze, jeżeli wcześniej robił tę jedynkę, bo naprawdę ta pogoda pod końcówkę to... Grzybi no taki, że nie chcę nawet myśleć, bo idealna pogoda pod to. Jak ktoś późno te jedynkę robił i te dwójkę no, miał na tydzień temu, no to tam jeszcze w miarę powinno to chyba zagrać. Ale no mówię, czasami to wszystko może pójść było to i gdzieś tam człowiek myśli, że się uda, a tu kurde tydzień drugi i nagle taka pogoda nie przyjdzie i zimno, to jest najgorsze co może być. Więc teraz pod tym względem trochę masakra. Ale no już bliżej niż dalej, także u mnie jęczmień już ścięty, jeden. Miałem jechać, ale miałem auto w remoncie i tak szczerze no było go nawet, nie wiem, ze 30 jarów, 40 tego jęczmienia, więc to też gdzieś tam miałem po prostu zrobić sobie taki luźny wyjazd, jeżeli ten jęczmień był troszeczkę wcześniej, miałbym auto. A że z racji tego, że auta nie było, bo dopiero Leonik do mnie teraz wrócił w sobotę? Sobotę. Także no niestety, ale nie byłoby nawet jak pojechać, także no tutaj na spokojnie gdzieś tam tata sobie wykosił. Na spokojności też ten kombajn jest w miarę ogarnięty. Co tam wszystko się działo, no to na pewno pojedziemy sobie, ponagrywamy, bo już też gdzieś tych vlogów człowiek jest naprawdę głodny u siebie, bo to nie ma jak u siebie raz w roku chociaż, żeby to fajnie wszystko ponagrywać. Zobaczymy jak to
jak to później wszystko pójdzie na jesień i w ogóle, bo teraz jak jest tutaj Adaś i wszystko nam się uda, już wiecie, pogarnie, bo w tamtym roku na jesień to Adaś się przeprowadzał tu, więcej było roboty z jego przeprowadzką, z tym wszystkim, żeby to poogarniać. Ja też tu mam kilka spraw do załatwienia, ale to na jesień się o wszystkim raczej dowiecie. Zobaczymy, jak to wszystko też tutaj u mnie pójdzie, ale będziemy chcieli na przykład na jesień do mnie wyskoczyć też na jakiś weekendzik i na przykład gdzieś chociaż te oreczki sobie ponagrywać, gdzieś tam tą uprawę zrobić, pomóc tacie poogarniać. Więc zobaczymy, jak to, mam nadzieję, że wszystko fajnie wyjdzie. Kurde, tak super mi się robi w środku, że powiem wam, nawet mi się nie chce wychodzić. Tym bardziej, że te dźwięki są naprawdę w środku dobrze dopracowane. Ma momentami ciężko, ale nie rzucam mu, jak już ciągnie tym biegiem, niech ciągnie tam na obrotach i no, aż tak bardzo nie schodzi. Jakby było tam 1700, no to tam by gdzieś przyoperował. Jeszcze jakby tu żółw zając działał, to uła. Ciekawe, czy jeżeli ktoś będzie robił, jest w stanie coś takiego wymyśleć, ale raczej chyba ciężko, tak mi się wydaje, nie? Gdzieś tam to jest wszystko na podstawach tych ciągników z biegami robione, więc może być naprawdę, naprawdę ciężko. Także mówię, no niebawem już żniwa, już sam nie mogę się doczekać, jak to wszystko powychodzi. Jeżeli nie widzieliście żniwu Krzysia, to bardzo serdecznie zapraszam, tam już też jęczmień poszedł pod kosę. Jest konkurs, jeszcze chyba zdążycie. Nie wiem, czy to miało być tydzień, czy dwa tygodnie. Krzysiu miał, tam było mówione, także bardzo serdecznie zapraszam do wygrania. Chyba bodajże nasiona Wronkowskiego są, bo nie wiem, czy już tam w końcu to ustali. Ja muszę drugą część zmontować dzisiaj. Robię sobie mały wyjazd do Słupska, więc ten filmik będzie się wrzucał. Ja już będę raczej na miejscu, albo będę w trasie. Akurat nie pamiętam, kiedy byłem, chyba z pół roku temu, także korzystam z tego, że akurat chłopaków nie ma, dzisiaj nie nagrywamy, jadę sobie na zakupki pochodzić, pochillować, mam parę sklepów do odwiedzenia, także naprawdę mega się cieszę, że to akurat wyszło tak, bo od jutra jest pogoda, to też gdzieś tam u szwogra będzie roboty dużo, sobie w terenie podziałamy, niż dzisiaj siedzieć w domu i coś wymyślać. No mam roboty w domu, mam roboty na kompie i to bardzo, bardzo dużo. Jestem w trakcie ogarniania dwóch serii, no bo mało mam na kanale, no nie mam co ukrywać, brakuje mi nawet takich głupich let's play i dobrze, że na szybkości mogłem takie coś zrobić, ale ja czegoś takiego nie lubię, wolę jakbym miał na przykład, wiecie, jakąś tu gospę małą zrobioną i kilka maszynek i wtedy ja bym mógł sobie to ogarniać, nie? Takie coś by dla mnie było wspaniałą rzeczą. A tutaj, kurde, no tak, wiecie, to jest tylko takie na chybił trafił, dobra, jazda, tu jakieś pole znaleźć i jaką robotę, nie? I to tyle, dobrze, że mówię, jest ten mod, mogę sobie wszystko podziałać i tyle, nie? Czy widać kurz w lusterkach? Nie, kurz w lusterkach nie widać, ale to tam już nad tym się nie będę rozczulał. Także wolałbym na pewno coś takiego, więc tak, na pewno jedna seryjka, już niebawem, już niedługo, dużo pracy mam włożone, ale szok, nie spodziewaliśmy się, że będzie tak zajebisty klimat. Nie chcę wam tu dużo zdradzać, ale no to będzie wyjebista seria, nie? Będzie mega niespodzianka dla was. Na pewno wam się spodoba to, jak zaczynamy, to jak to wszystko ogarniamy. Także sam już cholernie nie mogę się doczekać. Miała być to seria wakacyjna, ale napotkałem kilka błędów. Wolałem to dopiąć na ostatni guzik i przez to, że ciągle mamy dużo nagrywania, siedziałem po 12-13 godzin na kompie, gdzieś tam, nie wiem, w 10 nagrywaliśmy, jak teraz było trochę tej roboty, no to te 2 godzinki dziennie poświęcałem jeszcze na ogarnianie tej serii na koniec, ale po całym dniu, to wiecie, też nie ma takiego powera. Gdzieś myślałem, żeby to odpalać na live'ach, ale z drugiej strony to nie jest później takie fajne, jak wiecie, się ogląda tą serię, bo już większość widziało, co to na live'ie, jak się wszystko robiło. Żałuję bardzo, że nie zacząłem nagrywać, jak to tworzyłem wszystko, bo budowałem od zera i gospę i pola i kurde, no wyszło tak zajebiście, bym miał przynajmniej ze 3 odcinki i wiecie, gdzieś tam byśmy wypuścili ten pierwszy odcinek, albo nawet, nie wiem, no coś bym wykombinował, nawet w tym pierwszym odcinku bym powklejał ujęcia jakoś z tego wszystkiego i po prostu pierwszy odcinek to by była budowa wszystko i prezentacja gospodarstwa bez żadnej tam roboty w polu, tak? No ale nie zrobiłem tego, bardzo żałuję i gdzieś tam będę musiał sobie pomyśleć nad czymś takim, żeby na przykład kiedyś jak będę tworzył kolejne serie i jakieś to nie będzie, ma być wielkie boom, wow, no to żeby raczej robić to na live'ach, coś w tym stylu, bo no za jednym razem 2 rzeczy byśmy robili, bo tak pytacie ciągle, gdzie te live'y, miały być te live'y i mam w końcu internet, mam wszystko, a tych live'ów nie ma, no
powiem wam, no nie przeskoczy tego wszystkiego. Mam za dużo tej pracy. Dzisiaj bym mógł, no ale mówię, wolę sobie od tego kompa też odpocząć, bo Adaś wróci. No to będzie projekt żniwa, zaczynamy, bo będziemy chcieli ponagrywać troszeczkę na żniwa, gdzie no też chwilę czasu nas nie będzie. Bo przynajmniej no mnie, nie wiem czy Adaś też będzie ze mną na taki długi czas jechał, bo będę chciał przynajmniej na ten tydzień grubo, nawet i półtora może tygodnia pojechać. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i kiedy wyjedziemy, tak? Także tutaj mówię, no dużo, dużo jeszcze od pogody gra i jak to wszystko będzie wyglądało. Sorka, że dzisiaj tak dużo z pierwszej osoby w kabinie, ale kurde, naprawdę mega fajnie mi się tutaj dziorgało przy tak dużym polu. No i gram bez GPS-a, tak? To nie ukrywajmy. Da się, kurna dziot, da się. Także bez GPS-ka tutaj gramy i wiecie, gdzieś tam jak się zagadam, wolałbym nie strzelić jakiegoś zajebistego mijaka, choć na tym polu to i tak nie wyjdzie nigdy równo. Mamy już tu kawał mocno zrobiony. Tu już byśmy mogli sobie teraz zrobić ten krótki kawałek pod górę i zaraz sobie to właśnie zrobimy. Tak, żeby później już oddzielać się prawo, lewo. No, takie pole jakby chciał robić na live jest... 2 godzinki. To jest największe pole na mapie. Jak ktoś grał na brzozówce, to na pewno będzie je kojarzył. Ale wydaje mi się, że z 2 godzinki to na pewno, nie? Także tutaj... Dobra, wejdźmy sobie do środka, żeby się tutaj ładnie przeciąć. O, bo jakby nie patrzeć na mój kanał, niech coś źle wyjdzie, niech coś źle się nagra, jak Rafta czy inną grę. Mam tylko od zera, mam sąsiadów. Sąsiedzi się mieszają. U Adasia najczęściej, u Bronka, ale chyba najbardziej u Adasia. Próbowaliśmy to zmieniać, już przeliczali, robiliśmy sobie kalendarz nawet miesięczny z nagrywaniem równo od zera, równo sąsiadów. I jeżeli raz byśmy nie dali od zera, tylko dali na przykład sąsiadów, to po 2 tygodniach, prędzej czy później, i tak wróci to do starej normy. Także nie było sensu, od zera top. Stop, box, full, tonight, everybody clap your hands. I niestety nie ma sensu tego zmieniać. Musielibyśmy mieć inaczej ułożone, ale o tym nikt nie początku nie myślał, jak zaczynaliśmy serię sąsiadów, bo od zera jest... Po Bronku ma Adaś. I na sąsiadach... tak wychodzi, że po Adasiu ma Bronek. I po prostu to gdzieś jeden z drugim się tam stopuje. Także no niestety, ale nic nie damy radę ogarnąć. I zobaczymy jak to po prostu dalej z czasem wyjdzie. No ale potrzeba nowych serii, no bo żeby kurde, nowy farming. Jest tyle maszyn, jest tyle modów. Wiem, że wy jesteście głodni serii, ale spokojnie. Wiem, że też są wakacje, wy zaraz macie żniwa. Chcecie też na spokojnie. Także mówię, tutaj ta seria po prostu zacząć się zacznie. Nie wiem, czy nie zacznie się po żniwach, zobaczymy. Bo to wtedy już wiem, że już tak, ja już będzie dużo czasu do siedzenia, do ogarniania. Dobra, dajmy mu trójkę, bo ma ciężko się pod tą górę wskrabać. Więc tutaj zobaczymy jak to po prostu wyjdzie i czy to przeciągnę i wyjdzie dopiero po żniwach, a w tej drugiej mam mniej roboty i może ją po prostu szybciej ruszymy, bo jak wiecie, no odpadła nam seria z Tanasem, spadek po babce, rzuciliśmy to, wkurwił nas las, nie będę tutaj ukrywać. Gdzieś tam bardzo na to liczyliśmy, ale też gdzieś te wyświetlenia spadły, to nie było... My chcieliśmy, zajebiście się grało, ale z czasem to wszystko spadało i to wiecie, też tak lepiej w to miejsce wsadzić coś, co więcej ludzi obejrzy. Tak zawsze to sobie mówiłem, jak coś ma słabe wyświetlenia, no wiadomo, Rocket robi bardzo słabe, ale Rocket to jest taka gra, która... Nagrywamy ją, bo po prostu w nią gramy. Mamy gdzieś wolną chwilę, dobra, idziemy w Rocketa, jeden mecz, drugi. To jest najlepsza gra, ktoś jaką wymyślił. I daj Boże takich więcej gier, żeby było, że nie wiem, masz wolne 10 minut, idziesz sobie zagrać albo jeden, albo dwa mecze w Rocketa, nie? I to jest super, bo w FIFA, w inne rzeczy już musisz wejść, musisz już chwilę pograć. To już jest takie... No nie mamy czasu, tak? Nie ukrywajmy, ale czasami jeden, nie wiem, idzie śniadanie podczas tego, gdy my już mamy zjedzone i czekamy. No dobra, idziemy w Rocketa i czasami jest tak, że właśnie pomiędzy odcinkami, dobra, to dobra, te 10 minut jeszcze dołożymy, nagrajmy odcinek. No i spoko, bo coś macie. Teraz zrobimy ten turniej, więc naprawdę też to bardzo fajnie powinno wyglądać, żebyśmy mogli sobie tam pięknie pograć. Czekajcie, łączę sobie, o, żeby można było trochę pojeździć, mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli, że tutaj na GPS-ku sobie polecieliśmy. Gdzieś tam będę starał się włączać i włączać tego GPS-a, żeby to po prostu w miarę to
W miarę to grało. Dobra, później będziemy wyciągać raczej ten, raczej cały poprzeczniak, więc teraz się w to nie bawię. Dobra. Więc Rocket, to mówię, jest taka gierka, gdzie akurat to na szybkości się nagrywa. No a później najgorsze w spadku, że zaczęło się robić, że coraz więcej czasu trzeba było poświęcać poza odcinkami na przygotowanie niż nagranie. No i nie robiło to, tak nie przyciągało was ani gdzieś tam tych komentarzy. Może parę osób teraz spytało, to już bardziej zobaczcie, jak porobił Raft. Po Rafta pytacie, jak nie ma go jeden dzień, to teraz pytacie non-stoper pod każdym odcinkiem. A o spadek po babce może od kiedy nie ma serii, to było z 10 komentarzy. Także no, początek był fajny, wszystko się udało jakoś, ale mówię, za dużo pracy. Za dużo pracy nas to kosztowało, żeby te odcinki były, a to nie oddawało, tak? Więc tutaj, jeżeli się tak mało tego farminga nagrywa, tego wszystkiego, no to lepiej ten czas poświęcić na nagranie czegoś konkretniejszego, co zobaczy więcej ilu osób, co przyciągnie większe grono widzów, niż nagrywać takie poszczególne rzeczy. Tak samo zobaczcie, no od FIFA. Kochałem FIFA grać z Adasiem, tak samo. Dużo żeśmy kiedyś grali, próbowaliśmy nagrywać, ale to nie oddawało, więc nie było sensu się w to bawić, bo w FIFA chciałem robić obróbkę. Chciałem ogarniać te odcinki, żeby fajnie wyglądały, może tym przyciągnęło widzów. Nie było, nie dało się, więc no po co, tak? To miejsce lepiej wrzucić, mówię, coś konkretniejszego niż ogarniać takie coś. Dobra, teraz po tym przejeździe letymy już z poprzeczniakiem tutaj i będziemy działać, też będziemy niebawem zara i kończyć. O, tutaj fajnie to wyjdzie akurat. Także no tutaj akcja, serie pojawią się, gdzieś tam myślałem sobie coś dołożyć, no bo teraz kończy się farming live. Szkoda, że nie mam tego Farmer Dynastii. Też nie wiem, czy wy chcielibyście jeszcze to oglądać, czy też nie. Dajcie znać. No jest ten Raft. Tak szczerze, spoza innych gier jest Raft i od czasu do czasu gdzieś wjedzie Hunter. Brakuje mi singla z jakiejś właśnie innej gry. Nie wiem, czy chciałbym, żeby to był farming. No to taki farming, to mówię, to jest taki luźny let's play. To takie coś na pewno będzie. Nie wiem, czy nie zbuduję sobie coś takiego, bo taka mi myśl przez głowę przeszła, że rypnę sobie serię na live'y, jakąś taką, wiecie, fajną gdzieś gospę na jakiejś fajnej mapie to pobuduję. I to będzie seria na live'y. I będzie seria pomiędzy, na przykład będę sobie na live'ach szykował jakieś pole, a od czasu do czasu nagram odcinek właśnie, jak sobie to ogarnę, nie? Także dajcie znaka, czy byłoby ok, kurna dziot. No i ciągnie na tych 1700 obrotów, to zostawmy. Więc dajcie znać, czy takie coś by było spoko, czy takie coś ogarniać. Mówię, tym bardziej, że no jak wiadomo, teraz te dwie serie jeszcze z farminga nowe. Jedna będzie taka, gdzie będziemy się starali, żeby była często. Druga będziemy się starali, będzie zapchaj dziurą tak zwaną, bo to będzie całkiem inny klimat. Ale to coś, czego właśnie my nie robimy w farmingu, więc to się mega fajnie powinno przyjąć. Tak mi się przynajmniej tutaj zdaje. O Jezus. Czekajcie. Dobra, nie będziemy tak robić. Za mało żeśmy sobie wykręcili. Więc tutaj takie coś powinno nam fajnie wyjść. I teraz fajnie, bo zjedziemy sobie tak. Zjedziemy sobie tak i będziemy mieli tutaj pięknie odcięte i możemy tym właśnie pojedynczym kawałkiem dostać się na drugą stronę pola i tam sobie zacząć działać. Także no niedługo vlogi się pojawią, mówię, zapraszam na konkurs jeszcze, jeżeli nie oglądaliście Żniwu Krzysia, to sobie dokładnie obejrzyjcie vloga, dowiecie się, co i jak trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. Niebawem druga część, jutro będę sklejał, mówię, dzisiaj robię sobie totalnie wolno od kompa, jutro na szybkości od rana skleję i wam wrzucę. U mnie to mówię, półtora tygodnia, gdzieś musimy poczekać i się też to wszystko zacznie. No i na seryjki też niebawem powinny się pojawić. Czy jesteśmy w stanie tutaj tą talerzówką, kurna dziot? Nie, będziemy musieli na dwa razy tu przyjechać. Nie pomyślałem, no ale trudno. Kurde, to powinienem do lewej się dać. Dobra, zróbmy to do prawej i później pociśniemy lewą, to już tam jest obojętnie. To jest tylko i na talerzowanie, nie? Także spoczko. No więc czekam, może coś wymyślicie.
Myślałem o jakimś horrorze, żeby nagrywać, ale chyba nie na moją głowę to jest, bo... No nie, później to tragedia by była ze mną. Psychotropy by trzeba było brać, także nie, jakoś horrory za mną nie przemawiają. Filmy lubię oglądać, ale w grę... Nachy obsrane by były na pewno. Także tutaj bym bardziej chyba za tym nie... Wiem, że pewnie wielu z was chciałoby zobaczyć, jak drzemy mordę, czy jadrę mordę, bo to no, nie wiem jeszcze jakiego horrora byśmy mogli nagrywać. Ale chyba takie coś odchodzi, choć wiem, że na kanale fajnie by się takie coś przydało. Mamy kurde kanał gamingowy, więc wiem, że byście na pewno coś takiego chcieli. Także tutaj fajnie jakbyście dali znać, bo gdzieś tam widziałem sobie, był symulator budowlanki, coś takiego, że wyburzało się. Mi ostatnio filmik wyskoczył, że właśnie coś takiego było. Nie, może z jeden z tych symulatorów, gdzie ten dom się stawiało. No dajcie na pewno znaka. Ja sobie dzisiaj fajnie komentarze tu postaram się fajnie poczytać, zobaczyć co i jak to będzie wyglądało, żeby sobie tutaj coś fajnego do tego na kanał dołożyć. A co, no w tym odcinku to by było na tyle. Fajny, luźny let's play. Ja wam bardzo serdecznie za uwagę dziękuję, mam nadzieję, że wam się spodobało, bo i częściej teraz na zapchaj taką dziurę, takie coś się pojawi, bo możemy spokojnie sobie pogadać. Oczywiście zrób to, co tu pięknie pisze, jeżeli jeszcze tego wariaciku nie robiłeś. Ja wam bardzo serdecznie za uwagę dziękuję, możecie jakieś fajne pytanka pozadawać, to może na kolejnym takim let's playu sobie byśmy poodpowiadali, no czemu by nie. Myślę, że Q&A nie robimy często, a wiecie, w farmingu to też przy takich robotach idzie. No i na pewno dajcie znać, czego wam na moim kanale brakuje pod względem prac związanych w farmingu. O, tak jak dzisiaj zrobiłem setalerzowanie, bo wiedziałem, że będę mógł sobie spoko pogadać. Ale na przykład widzicie, że nie wiem, mało robię obornika, czy mało robię gnowicy, tak nie wiem, czy mało robię, czy nie. Ale jak wy to widzicie, jakim sprzętem możecie zaproponować też mapkę, na której by było fajnie takie coś zobaczyć. Ja przy okazji sobie mapkę stestuję i to by naprawdę spoko wyglądało, także czekam na wasze propozycje, jakie akcje, jakie sprzęty też, to też jest mega ważne, bo nie wiem, może będziecie chcieli 60 obejrzeć, może właśnie takiego taką rakietę jak szósteczkę sobie posłuchać, czy na przykład będziecie starą lokomotywę John Deere'a, czy na przykład mega zajebistego Magnuma z długim przodem. No to już od was naprawdę zależy, także jeżeli już widzisz taki też wariacik u komentarz, który ci się właśnie spodobał i też chciałbyś takie coś zobaczyć, to zostaw już tam łapę, żebym nie miał za dużo tego sprawdzania. Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia, oby ta pogoda przyszła, obyście fajnie mogli skorzystać z wakacji, uważajcie na siebie podczas żniw i na razie do jutra, trzymajcie się wareciki, cześć!